Strzelecki festiwal urządzili sobie piłkarze trzecioligowej Siarki w starciu z Jutrzenką Giebułtów. 3 z 6 bramek zdobytych przez Siarkowców padło po rzutach karnych. Ofensywna postawa Siarki od początku spotkania zaowocowała bramką strzeloną przez Pawła Wolskiego w 22 minucie. Pięć minut później prowadzenie Siarki podwyższył Arkadiusz Gajewski. W 33 minucie sędzia po raz pierwszy w tym meczu podyktował rzut karny po faulu na Gajewskim. Karnego pewnie wykorzystał Mateusz Janeczko i Siarka prowadziła już 3-0. Po 5 minutach po kolejnym faulu w polu karnym na Gajewskim sędzia znów wskazuje na wapno. Jedenastkę wykorzystuje sam poszkodowany, ustalając wynik do przerwy na 4-0 dla gospodarzy. W 48 minucie trzeci raz w tym spotkaniu sędzia dyktuje jedenastkę. Tym razem wykorzystuje ją Michał Bierzało. 6. ostatniego gola dla Siarki strzela w 88 minucie Patryk Wdowiak. Kilka minut wcześniej gola dla gości zdobywa Bartosz Kozieł. Gratuluję Siarce zwycięstwa, zwycięstwo zasłużone. Jutrzenka Giebutów do przerwy nie wyjechała z Giebutowa, nie dojechała na mecz. W przerwie powiedziałem, żeby grali o honor, że jak mają jaja, to niech je pokażą, bo trzeba mieć świadomość tego, że nie można tak grać mecz jak do przerwy. I krótka była w przerwie odprawa, po prostu powiedziałem, żeby grali o honor. Druga połowa wyglądała już troszkę inaczej, ale tylko pewnie dlatego, że Siarka miała już idealny wynik. Mecz dla Jutrzenki bez historii. Odbył się, Siarka dopisała 3 punkty. My jak zwykle łeb w dół i punktów będziemy szukać gdzie indziej. Pierwsza połowa pokazała to, że byliśmy skupieni, skoncentrowani na działaniach. Mieliśmy plan, który realizowaliśmy i cóż mogę powiedzieć, cieszę się niezmiernie. Uważam, że jesteśmy w dobrej formie już od kilku meczów. Gramy coraz lepiej, tym bardziej, że dzisiaj zadebiutowali kolejni zawodnicy młodzi, co też jest na pewno jakąś taką wartością dodaną. No cóż mogę powiedzieć, jeszcze szkoda, że straciliśmy tą bramkę, ale uważam, że przeciwnik zasłużył na pewno na tą jedną bramkę. No i cóż, dziękuję bardzo za gratulacje trenerowi Powroźnikowi. To wszystko, dziękuję.